Loża Radiowa. W Loży Radiowej witamy naszego pierwszego gościa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witam również. Pani poseł, pamiętam, że wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki mówił w Sandomierzu o programie samorządowym Prawa i Sprawiedliwości, była pani w Opolu, brała udział w naszej niedzielnej loży radiowej, czyli no, zna pani tylko z te konwencje z relacji tych, którzy z Opola byli. Tak, oczywiście. Nie mogłam uczestniczyć wtedy na tej konwencji, natomiast bardzo dobra konwencja, bardzo udana konwencja, wiele bardzo ważnych założeń programowych zostało zaprezentowanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, a już w najbliższą niedzielę odbędzie się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, na której na pewno będę. I tam też będą prezentowane kolejne punkty programu dotyczące samorządu? Na pewno tak. Takie ważniejsze założenia, ale takie jak gdyby szczegółowe propozycje, które my jako ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości planujemy realizować w przypadku wygranych wyborów samorządowych, będą reprezentowane na poszczególnych konwencjach w województwach i taka konwencja samorządowa również odbędzie się na terenie Opolszczyzny już niebawem. Czyli jeszcze we wrześniu? Tak. Na pewno we wrześniu, jeśli chodzi o termin, będziemy państwa na bieżąco informować. Na razie nie mogę udzielać takich informacji. Dopinacie szczegóły. Dopinamy szczegóły, tak jest. Czy na tej konwencji w Opolu będą tylko opolscy politycy, czy może pojawi się ktoś z Warszawy? Miejmy nadzieję, że naszą konwencję będą jeszcze też osoby, które zaszczycą właśnie z Warszawy. Wasi konkurenci pokazali już część kandydatów, odkryli troszkę kart, to mniejszość niemiecka, kto jeszcze, PSL, jedynki na wyborach do sejmiku. Pewnie macie ustalone wspólnie z koalicjantami, ale ich nie pokazujecie. Tak, my w momencie, kiedy będziemy prezentować, myślę, że zaprezentujemy całościową listę. To nie tylko jedynka jest najważniejszą osobą na liście, to cała lista jest tak naprawdę ważna. Te nasze listy są naprawdę oparte o osoby, które bardzo wkładają ogromny trud w pracę na rzecz regionu. Są to osoby merytoryczne, bardzo dobrze przygotowane do pracy w samorządzie, także liczymy na bardzo, bardzo dobry wynik w wyborach samorządowych do sejmiku. A jeżeli chodzi właśnie o te listy do sejmiku, to termin rejestracji upływa 17 września. Czy kandydatów, chociaż niektórych na waszych listach poznamy wcześniej, zaprezentujecie ich wcześniej, czy dopiero w momencie rejestracji? Tak jak już wielokrotnie powtarzałam również tutaj na antenie Radia Opolo, że my jako Prawo i Sprawiedliwość działamy zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem i tego harmonogramu będziemy się sztywno trzymać. Także wszystko w swoim czasie będzie sukcesywnie państwu prezentowane. Na pewno nic nie będziemy ukrywać, bo też nie mamy nic do ukrycia. Czyli zarówno program samorządowy dla województwa opolskiego, jak również kandydaci do sejmiku województwa opolskiego, kandydaci do miast powiatowych na burmistrzów czy wójtów i tak dalej. Będą prezentowani w najbliższym czasie. Pani poseł, we wszystkich gminach będą kandydaci? No bo są takie gminy, gdzie niektórzy włodarze rządzą już od tak dawna, że właściwie nigdy nie mieli konkurencji. Ciężko znaleźć nawet kogoś, kto chciałby wystartować w takiej gminie. Staramy się, żeby jednak tam, gdzie jest rzeczywiście taka możliwość, wystawić kandydata Prawa i Sprawiedliwości lub kandydata takiego, który jest, idzie z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o w ogóle kształt listy nie tylko sejmikowych, ale też chodzi o listy powiatowe, czy też do rad miast, gmin. To są naprawdę bardzo dobre, oparte o bardzo merytoryczne osoby.
To jest ważna kwestia, bo politolodzy mówili tak przy okazji tego sukcesu wyborczego PSL-u 4 lata temu, że pomijając tą pierwszą stronę, to na przykład w przypadku Opolszczyzny te listy były skonstruowane tak, że na niebiorących miejscach byli mocni kandydaci i oni popychali całą listę do przodu. Tacy, o których było wiadomo, że nie wejdą, na przykład Jerzy Szczakiel, ale przyczynią się do sukcesu kogoś innego. Czyli tak jak pani mówi, cała lista musi być mocna. Nie wystarczy lokomotywa na początku. Ja tak bardzo kładłam duży nacisk na to, żeby właśnie, ponieważ też sam fakt, że na dzień dzisiejszy te listy są troszeczkę, można powiedzieć, krótsze, prawda? Bo mamy na dzień dzisiejszy na liście, powiedzmy, jeżeli lista ma 5 mandatów, to jest plus 2, a kiedyś było razy 2. Dlatego też bardzo mocno podkreślam, żeby jednak te osoby, które trafiają na nasze listy, były takimi osobami, żeby tam nie było słabych. Tak. No, ale też macie też większy wybór, bo jednak macie koalicjantów i to zawsze ich też trzeba doprosić na listy, jakoś się podzielić tymi miejscami. No, w sumie większy wybór, to chyba dobrze. No, oczywiście, że tak. Wyborcy naprawdę mają duży wybór i myślę, pomimo tego, co twierdzi Platforma Obywatelska, Nowoczesna, czy też PSL, czy Mniejszość Niemiecka, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość na województwie opolskim, mamy bardzo, bardzo duże szanse na wygraną. Na pewno nie będzie nam łatwo, z wielu powodów. Tych powodów jest tak naprawdę mnóstwo, no bo tak na dzień dzisiejszy, patrząc na mapę Opolszczyzny, to tak naprawdę we wszystkich samorządach rządzi albo Platforma Obywatelska, albo PSL. Jaka szersza koalicja, tak. No, mniejszość, wyjątkiem jest powiat brzeski. Mniejszość niemiecka, no i niestety wygląda to też bardzo często tak, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z takimi mediami lokalnymi, to no, dzieje się to tak, że niestety one grają na rzecz tych właśnie włodarzy, którzy tak naprawdę są tam od zawsze. Są tam od zawsze, dzięki tym włodarzom takie gazety lokalne mogą rozgłośnie mogą funkcjonować i no, wygląda to jak wygląda. Tam, gdzie należałoby niejednokrotnie pokazać społeczeństwu, że dany burmistrz podejmuje działania niekoniecznie dobre i mądre, no to niestety za każdym razem ta narracja jest taka przysłowiowe laurki. Częstokrotnie jest też tak, że powiedzmy osoba, która jest zaangażowana w komitecie, w sztabie wyborczym, mąż lub żona pracuje gdzieś tam właśnie w jakichś mediach, no i to później wygląda tak, jak wygląda. No. Dlatego na pewno nie będzie nam jako Prawo i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy łatwo, bo tak jak też słyszymy, no wszystkie inne ugrupowania, no powiedzmy komitety wyborcze, jeden program, jaki mają, to anty-PiS, czyli tak naprawdę stoją tylko i trudno im się od tego odciąć. Rzeczywiście to wygląda troszkę, że obojętnie o czym by się zaczęło mówić, to kończy się atakiem na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że my jako ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości mamy naprawdę bardzo dobry program samorządowy. Część tego programu mogliście państwo poznać na konferencji, która odbyła się w zeszłym tygodniu pod Ratuszem Opolskim. Ta konferencja dotyczyła tylko i wyłącznie kwestii związanych z infrastrukturą drogową i to nie wszystkich oczywiście. I nie tylko w Opolu, ale także w całym regionie. To właśnie ciekawy wątek. I do niego, myślę, wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Czocharą, posłanką Prawa i Sprawiedliwości i wróćmy do tego wątku, który pani poruszyła i też wątku, o którym mówiła Aneta. Mianowicie te karty, które odkryła Violetta Parowska na opolskim rynku, na konferencji prasowej, mówiąc o inwestycjach dla Opola, były o tyle ciekawe, że to były inwestycje dla Opola i nie tylko. Bo zabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola, ale także Krapkowic. Mosty dla Opola, ale także dla Krapkowic. Czyli tak jakby wpisywała stolicę regionu w potrzeby całego regionu. To jest ciekawa strategia, bo do tej pory kandydaci w mieście mówili głównie o mieście. Szanowni Państwo, my województwo opolskie traktujemy jako jeden organizm, połączony organizm i żeby on
prawidłowo mógł funkcjonować, to musimy zadbać o każdy jeden najmniejszy element na wielu obszarach. Czy to właśnie w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego, czy to w obszarze infrastruktury drogowej, infrastruktury kolejowej, czy też obszar dotyczący miejsc pracy. Tak naprawdę województwo opolskie nie możemy, województwa opolskiego nie możemy postrzegać jako odrębnych regionów. Te regiony, te powiaty składają się na jedno, na nasze kochane województwo. I dlatego tak zostało to też przygotowane. Tak jak mówiłam wielokrotnie, myśmy ten program, te nasze propozycje szczegółowo badali, analizowali i opierali o naprawdę konkretne dane dotyczące tego, jaki to będzie miało wpływ na poszczególne obszary. Te powiaty, które składają się na nasze województwo, mają różną kondycję, czy finansową, czy różną sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy. Zwracacie na to uwagę, że potrzeby poszczególnych powiatów są różne? Oczywiście, że zwracamy uwagę na to, w jakiej kondycji dany powiat się znajduje. I przede wszystkim myślę, warto podkreślić, że my jako Prawo i Sprawiedliwość nie traktujemy żadnego powiatu po macoszemu. Bez względu, jaka ludność zamieszkuje w poszczególnym powiecie, staramy się wspierać te obszary, które należy wspierać. Bo na przykład przed chwileczką wspomniany powiat krapkowicki, on nie ma problemów, jeśli chodzi o miejsca pracy, o wysokość płac. Natomiast tam są problemy, które dotykają tej sfery właśnie infrastrukturalnej, czy też zabezpieczenia powodziowego. I tu właśnie w tym kierunku staramy się iść. Natomiast i to pokazuje, że tak naprawdę te wszystkie tezy, które były wielokrotnie wypowiadane przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, PSL czy innych oponentów, nie potwierdzają się, że my w momencie, kiedy dojdziemy do władzy, to mniejszość niemiecka zostanie, nie wiem, wysłana na kosmos, że już tak naprawdę nie może na nic liczyć. Nie jest to prawdą, bo drugi przykład, Strzelce Opolskie, również tam patrząc na konkretne problemy i potrzeby, widząc to, co się dzieje w kwestii infrastruktury drogowej, jest przygotowana obwodnica Strzelec Opolskiej, czy też remont Góry Świętej Anny. Natomiast są powiaty, które niestety przez wiele, wiele lat za rządów Platformy Obywatelskiej, zarówno centralnie, jak i tutaj w regionie, traktowane były po macoszemu. Ten tak jest zwany półksiężyc tak, biedy. Południowa tak? część Opolszczyzny, czyli Brzeg, Nysa, Prudnik, Głupczyc, a tam najgorszy jest, największy jest problem z zatrudnieniem, czyli największe bezrobocie, ale też problem dotyka też sfery poziomu wynagrodzenia, że jednak te wynagrodzenia w stosunku do tych innych powiatów jest o wiele niższe i automatycznie poziom życia tych mieszkańców jest o wiele niższy, dlatego też wielu z nich decyduje się na opuszczanie naszego województwa, czyli tak zwaną migrację wewnętrzną, czy też emigrację za granicą. Z Nysy do Wrocławia na przykład. Z Nysy do nieprawdopodobna ilość Wrocławia, busów tam krąży. Dokładnie. Natomiast na przykład mieszkańcy powiatu głubczyckiego masowo teraz wyjeżdżają do Raciborza, ponieważ tam jest taki dość duży zakład, który produkuje eko, nazywa się Eko Okna, zajmuje się produkcją okien i tam są zarobki na bardzo dobrym poziomie. To, co mówiłam też w ostatniej loży niedzielnej, ten pan też chciał ulokować swoją filię właśnie na terenie województwa. Niestety z przyczyn niezależnych od niego, a raczej to są osoby trzecie, nie udała się ta inwestycja i ja uważam, że gdyby była rzeczywiście duża wola
i chęć poprawy życia mieszkańcom w powiecie głubczyckim, to samorządowcy powinni zrobić wszystko, żeby takiego inwestora ulokować u siebie. To w tym wypadku samorządowcy zbyt mało wspierali inwestora, zbyt mało zachęcali? Czy nawet zniechęcali? Powiem, mam takie informacje, które no niestety myślę, że tutaj jest też rola państwa. Pan Marek Świercz mówił, że będzie o to pytał. Poprosimy Mariusza Chałupnika, żeby, to jest nasz reporter głubczycki, żeby dopytał. Dopytać może nie samych samorządowców, bo no, wiadomo, różnie może być z odpowiedzią tych panów. Ja myślę, że dobrze też było zapytać mieszkańców, takich osób, które pracują w tym zakładzie, dojeżdżają do Raciborza i może samego właściciela. To wtedy będziemy mieli w miarę pełny obraz sytuacji, która miała miejsce. Także my staramy się właśnie patrzeć na takie aspekty, a dowodem również na to, że to jest dla nas bardzo ważna sprawa, jest fakt, że Prudnik, miasto, które w rankingu ogólnopolskim jako miasto powiatowe znajduje się na czołówce, we wrześniu rozpoczną się masowe zwolnienia z zakładu. Czołówce, jeżeli chodzi o bezrobocie? Bezrobocie i problemy gospodarcze. To znaczy, się chodzi o utratę takich najważniejszych funkcji, które determinują o tym, na jakim poziomie dane miasto jest i powiat, czyli funkcje ekonomiczno-gospodarcze-społeczne. Myślę, że tutaj już nie ma potrzeby tłumaczyć, z czym to się wiąże, bo to tak naprawdę to są najważniejsze trzy filary. I teraz dodatkowo te zwolnienia, grupowe zwolnienia z zakładu Artech w Prudniku no spowodują, że ta sytuacja w Prudniku jeszcze bardziej się pogorszy i tutaj tak nieskromnie powiem, pochwalę się, że jestem bardzo, bardzo mocno zaangażowana w proces przyciągania inwestora na tereny właśnie Prudnika. A ktoś interesuje się już tymi terenami? Tak, ja odbyłam już kilka spotkań w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Odbyłam spotkanie w zeszłym tygodniu z inwestorem w specjalnej strefie ekonomicznej w Gliwicach, bo po tych zmianach w ramach tego rozporządzenia ministra, premiera, że Polska jest jedną wielką ekonomiczną... Nie trzeba podstref tworzyć. Nie trzeba podstref, tak. Jest województwo podzielone na dwie części, nasze województwo, i jedna część podlega pod specjalną strefę ekonomiczną w Gliwicach, między innymi właśnie powiat prudnicki, natomiast ta druga część województwa pod naszą starą Wałbrzyską. Dlatego też spotkanie odbyło się W Gliwicach. Odbyło się również spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to są takie rozwiązania rządowe, które mają na celu właśnie wspierać w tym procesie inwestycyjnym inwestorów, którzy zamierzają uruchomić zakłady pracy, zakłady produkcyjne. Pewnie jeszcze, można mówić jaki zakład, ale chociaż branżę można zdradzać. Branżę można mówić, oczywiście to jest branża kamieniarska. Myślę, że tutaj takim bardzo ważnym aspektem, o który bardzo dbam. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pan Franciszek Fejdych, czyli burmistrz Prudnika, gdzieś tam w wypowiedziach medialnych stwierdził, że tak naprawdę nie ma się wpływu na poziom wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy ja uważam inaczej, dlatego że w momencie, kiedy rozpoczęłam rozmowy z potencjalnym inwestorem, który tak naprawdę miał wszystko przygotowane wraz z pozwoleniami, bo to jest inwestor z Czech w Ostrawie, miał też dane dotyczące poziomu zarobków. I te zarobki, które miałyby być oferowane po stronie czeskiej, czyli to jest około 3,5 tysiąca netto dla pracownika fizycznego, nie mówię o białym fartuchu, miałyby być również w Prudniku. No, to tylko trzymać kciuki za takie przedsięwzięcie. Przy każdej jednym spotkaniu, przy każdej jednej rozmowie bardzo mocno podkreślam ten właśnie aspekt. Z jednej strony ja jako poseł angażuję się w ten proces
pomagając, ale uważam, że jeżeli inwestor otrzymuje bardzo duże wsparcie od to państwa, niech będzie bardziej hojny, pewnie. Od państwa polskiego w postaci zwolnienia z podatków CIT, tak jak właśnie też Henigas, który się ulokował w Prudniku, w postaci dopłaty do każdego jednego pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy. Tak wygląda w Prudniku, czyli 12 tysięcy to jest dopłata do każdego jednego pracownika. No to nie można pozwolić, bo to jest najzwyczajniej wyzysk. Nie można pozwolić na ten, żeby płace były na poziomie najniższej krajowej. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po piosence. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Czochara, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. A ja mam dla pani informację, pani poseł, która na pewno panią nieco zaskoczy. Otóż mieliśmy tutaj w piątek Henryka Krolla, długoletniego lidera mniejszości niemieckiej, który ma to do siebie, że tak dość, powiedziałbym, sarkastycznie i złośliwie mówi o swoich następcach, kolegach, tak, wytyka im różne błędy i mówi, że mogą się obudzić z przysłowiową ręką w nocniku, bo jak rozmawia z działaczami mniejszości, takimi zwykłymi ludźmi, to oni mu mówią, że głosują na PiS. A wydawałoby się to jeszcze kiedyś niemożliwe. A dlaczego? Ja myślę, że jeśli chodzi o... Bo mniejszość nie lubiła prawicy. Nie, to nie było tak. To było po prostu na zasadzie takiego wmówienia tym ludziom, że PiS i nie tylko tym, nie tylko mniejszości niemieckiej, w ogóle społeczeństwu polskiemu wmówiono wręcz, przypięto nam taką etykietkę, że jak dojdzie do władzy Prawo i Sprawiedliwość, to już... To koniec świata. To koniec świata i to jest... To będzie wiązało się z najgorszym złem, jakim może być. Oczywiście jest to nieprawda, że my tylko będziemy grzebać w historii. Też jest nieprawda, bo jeśli chodzi o to, na jakim poziomie jest rozwój gospodarczy, to myślę, że też mieszkańcy sami widzą i odczuwają. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli chodzi o ten rozwój gospodarczy, to jest też proces, który on wymaga po prostu też odpowiedniego czasu. To nie jest też tak, że w przeciągu miesiąca, dwóch, czy nawet roku ulegnie wiele rzeczy poprawie. No to jest jednak proces. To jest proces. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przez te 3 lata pokazało, jak ważne dla nas jest państwo polskie, jak ważne dla nas jest społeczeństwo polskie, naród polski i to tak naprawdę bez względu na to, kto jakie ma poglądy, bo my nikogo z narodu polskiego w żaden sposób nie dyskryminujemy, jeśli chodzi o te wszystkie programy rządowe. Tak naprawdę no każdy, czy to ktoś z Nowoczesnej, czy to z Platformy PSL, mniejszości niemieckiej, każdy z niej korzysta, może korzystać. I myślę, że to jest najważniejsze, że jednak pokazaliśmy przez te 3 lata, że to, co do niedawna było rzeczą niemożliwą, stało się możliwe i w bardzo dużym stopniu poprawiła się jakość życia mieszkańców naszego kraju. Patrząc na, wiadomo, sztandarowy program 500+, czy teraz mamy do czynienia z programem 300+, podniesienie najniższych płac, w przyszłym roku kolejne podniesienie, czyli to wszystko to, co idąc do wyborów parlamentarnych, można to przecież bardzo łatwo sprawdzić, punkt po punkcie z naszego programu jest skutecznie realizowane. Mało tego, myśmy tak naprawdę ten program, który prezentowaliśmy w 2015 roku, zrealizowali prawie całkowicie. Dlatego też rząd, pan premier Mateusz Morawiecki prezentował już wielokrotnie, można powiedzieć, że kilkanaście nowych założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości, tych takich rządowych. Nie mówię tutaj o rozwiązaniach dla samorządów, ale takie kwestie dotyczące rozwiązań programowych, rządowych. I myślę, że to jest najważniejsze, że dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy najważniejszą świętością jest Polska i polski naród. Dbamy o niego i staramy się działać na wielu obszarach. Na obszarze społecznym, na obszarze rozwoju gospodarczego
i tam, gdzie tak naprawdę opieka zdrowotna, tam, gdzie jest to potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że przez wiele lat nasi oponenci twierdzili, że nie da opodatkować się tych wszystkich super i hipermarketów, tak? I cóż, Prawo i Sprawiedliwość uparte patrzy na interes naszego kraju i tak naprawdę udało się. Komisja Europejska przyznała rację i takie hiper, supermarkety czy zaczęły wreszcie płacić. Mało tego, zmiany, które zostały wprowadzone dotyczące tego, że podatki płacić będzie się w miejscu funkcjonowania danego zakładu, a nie w miejscu rejestracji. To jest też bardzo ważne, bo przez takie wcześniejsze rozwiązania uciekało nam mnóstwo pieniędzy z budżetu. I wiele ludzi pyta, ale skąd wy na to weźmiecie pieniądze? No z jednej strony uszczelnienie VAT-u, ponad 30 miliardów złotych, pozwoliło w pełni zaspokoić program 500+, nie zaciągając żadnych kredytów. Oprócz tego można z tego, z tych właśnie uszczelnień realizować inne bardzo ważne rzeczy dla naszego kraju. Zmniejszenie, jeszcze tylko jedną bardzo ważną rzecz, zmniejszenie podatku CIT z 19 do 15% spowodowało również, że do budżetu państwa polskiego wpłynęły większe i to o duże większe środki finansowe. Teraz w przyszłym roku, ja tylko jeszcze dokończę, przepraszam, mamy mieć obniżkę do 9%. Szanowni Państwo, wiecie co powiedział inwestor z Czech, który właśnie ma ulokować się w Prudniku? Jak usłyszał, że ten CIT ma być u nas 9%, gdzie w Czechach jest na dzień dzisiejszy 19 i trwają prace w czeskim parlamencie do obniżenia do 15, mówi, to u was się nie opłaca kraść. Dobre. Dosłownie, dosłownie taka informacja padła z jego ust. I to jest właśnie to, co mówił pan premier Morawiecki. Poprzez takie rozwiązania chcemy wyjść z szarej strefy. Tak naprawdę to się udaje. Realizator daje nam sygnały, że powoli trzeba kończyć tę rozmowę. Bo reklamy czekają. Bardzo dziękujemy za wizytę w Loży Radiowej. Naszym gościem była dzisiaj poseł Katarzyna Czochara. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo. Loża Radiowa.